Twoje światło, nasze bezpieczeństwo. To akcja policji, która ma uświadamiać kierowców o tym, jak ważne jest sprawne oświetlenie w samochodzie. Tym bardziej w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko robi się ciemno. Każdy jest świadomy tego, że ma na przykład nowy samochód i technologia to zrobi za niego. Ale to tak naprawdę my kierujemy i my powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jakim stanie jest nasz samochód. Często zdarza się też tak, że w trakcie jazdy oświetlenie samochodu może ulec zepsuciu, dlatego warto wozić ze sobą dodatkowe żarówki, aby w razie kontroli uniknąć mandatu. Policja, która zauważy taki pojazd, któremu się żarówka na przykład spaliła podczas kontroli, to w tym momencie zasugeruje wymianę żarówki na miejscu. Każdy kierowca powinien taką żarówkę w swoim pojeździe posiadać, powinien taką usterkę usunąć na miejscu, aby w tym momencie pojazd był w pełni sprawny. Od stycznia do października tamtego roku policja odnotowała ponad 6 tysięcy samochodów podróżujących bez wymaganych świateł. W tym roku w porównywalnym okresie było ich ponad 4 tysiące. Jeżeli ktoś z drogi ma jakąś wątpliwość do ustawienia swoich świateł, zawsze na najbliższej stacji może zjechać i sprawdzić te światła. Po prostu tutaj nie ma jakby przepisu, który zabraniałby. Można podjechać, sprawdzić. Myślę, że wszyscy diagności do tego podchodzą z jednakowym zaangażowaniem, bo to jest nasze bezpieczeństwo na drogach. Akcja policji potrwa do 15 grudnia. Dołączają do niej diagności w weekendy 22 października, 5 i 19 listopada oraz 3 grudnia w wybranych stacjach diagnostycznych będzie można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoich pojazdach.